Mitsubishi Sylwia. Mitsubishi. Mitsubishi Sylwia. Mitsubishi Sylwia. Nissan Sylwia, sorry. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Siemandero, siemanie, siemanie. Witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Warda. Tak. I na pierwszy ogień idzie Mitsubishi Sylwia. Mitsubishi Sylwia. Nissan Sylwia, sorry. Za pomyłkę. Boże. Mitsubishi Sylwia. Nissan Sylwia, jak widać, tylko się troszeczkę pozmieniała w kolorystyce. No. I ta... Nawiam tak szybko, ponieważ nagranie miałem dobrze, ale się okazało, że zamiast nagrywać mi głos z mikrofonu wbudowanego w kamerkę, to mi nagrywało głos z mikrofonu wbudowanego w słuchawkach, a mikrofon słuchawek miałem tak z tyłu za sobą, więc wyszło tak cicho, że jeżeli ten odcinek jeszcze raz tak samo wyjdzie, to nie wiem co, bo jeżeli będzie troszeczkę za głośno, no to ja sobie przyciszę w programie, ale tak to nie. No, jak widać, mam nowe spoilersy, kupiłem. No i chyba tylko tyle, no i się malowi was zmieniły. Dzisiaj będzie króciutki odcinek, ponieważ pokażę wam samochód mój nowy z kodu, który nabyłem. No i to będzie tyle, ponieważ nie chciałem was zostawić sam z niczym dzisiaj. Więc tak, jeszcze ta mała informacja, że Metina nie będę już nagrywał, tamte dwa odcinki to tylko były dwa odcinki, a zamiast Metina będziecie widzieć na moim kanale nowość, czyli Happy Wheels of Fucking also. Tak. Happy Wheels będą na moim kanale, już bodajże dzisiaj zastanowię się, żeby je nagrać. Więc spoczko, no to tyle. To i tak, jak mówiłem już wcześniej, że nie wcześniej, tylko w tym moim odcinku zapowiadającym live, dobijemy 80 subskrypcji. Będziecie widzieć już filmiki z kamerką. Postaram się, żeby było światło dobre i tego typu duperelki, srelki. Ok, więc pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie, oceniajcie, polecajcie mnie zwłaszcza. Dobra, i tu widać, nie Audi A1 z kodu na stronie, kody do Need for Speed World, blogspot.pl czy jakoś tak. Audi, wszystkie oferty, dobra, i mamy tu, widać, jest klasy B, zaakceptuj zmianę. Obejść kryjówkę, możemy już jechać. I nie wiem, czy ten... O Jezus, ale mam spadek, ale spadek FPS-ów miałem. To jest dość spoczyko samochód. Tylko nie, to nie, żeby wy nie przyjęli to, że będę tylko teraz jeździł tym Audicą. Tylko na razie będę XP i wyścigi Audicą, a hajs będzie wydawany na Nissana. No i dzisiaj zauważycie pod koniec mojego filmiku coś nowość, czyli outro. Tak, outro. Tak, dostałem zgodę od tego. Od dobrego kolegi Razora, który zrobił mi intro, jemu intro. Więc i prawdopodobnie będzie jeszcze z nami serii Demon Prędkości grał G-Daisy, tak, wszystkie teraz odcinki z G-Daisy, bo jedyny z G-Daisy, ponieważ on jedyny trafią, że on ma jedyny czas i on ma czas wtedy, kiedy ja mam czas. Nie tak, że inni najpierw mają tak, że wracają ze szkoły, komputer i nauka,
komputer i od razu robimy filmiki, tylko ja tak lubię wieczorami już zrelaksować się przed kompem. Fajna Mazda tu stoi. Mazda, wersja policyjna. Więc będziemy prawdopodobnie. No to by było na tyle, to jest moja audycja. Zobaczymy jej osiągi. Mówię wam, osiągi są dość dobre. Jak na klasę B, bez żadnych dodatków na razie. Znaczy dla mnie są już dobre, ponieważ jak ja miałem tą Mitsubishi Lancer Evolution 5, no to ja nie jeździłem nim na wyścigach, bo za ciężko się nim jeździło, tylko dla tak by dla szpanu, o tak dla szpanu. Tylko to już było dawno, to już jeszcze było na koncie kurczaka. A wiecie jak co, jak, gdzie, kiedy. I to nawet dziwne, ponieważ mając tą kartę graficzną słabszą od tamtej, tutaj teraz mam ile? 55 FPS-ów, 57 i cały czas są stałe FPS-y. A tam były niestałe FPS-y, 30 FPS-ów, 40 FPS-ów i lagi straszne. Więc to było na tyle. O, palimy gumę, palimy gumę. Palimy gumę! I nie wiem kiedy ten filmik jeszcze będzie. Czy go wrzucę jeszcze dzisiaj we wtorek, czy jutro już w środę, ale bodajże jeszcze dzisiaj spróbuję we wtorek wrzucić go, a w środę będziecie widzieć już Happy Wheels, więc taki plan sobie, to znaczy dużego planu nie robię, bo jak będę miał, jak mi się, to zależy co mi się zachce nagrywać, a że na razie mam tylko 3-4 serie będą na moim kanale prowadzone, w tym jedna taka łatwa, która nawet wrzucenie i obrobienie filmu dużo nie będzie zajmowało, więc to było na tyle. Czym się tym się nie posramy. Narazka, cześć, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, polecajcie, jeżeli chcecie ze mną nagrać filmik, to wystarczy tylko spełnić takie wymagania, że musicie, nie musicie znaczy nagrywać, ale musicie ten, nie mieć, musicie nie mieć echa na Skype'ie albo na TS-ie, ponieważ nie chcę, nie mam żadnych tych, nie lubię właśnie tego. Ło, ale fajne ten tu jeździł. I tu bot jeździ. Uderz we mnie, to nie wiem co ci zrobię. Patrzcie jak go umija mnie. No to narazka, cześć.